Mroczna Phoenix to zakończenie trwającego już prawie 20 lat uniwersum mutantów od Foxa. No, będzie jeszcze New Mutants, ale na razie nie wiemy za bardzo, jak je rozpatrywać, więc Dark Phoenix właściwie pod każdym względem jest traktowana jako koniec całości. No i zobaczmy, jak wypada ten, ten wielki finał, te podsumowanie, wydawałoby się, no tak jak powiedziałem, prawie 20 lat historii mutantów na dużym ekranie. I'm scared. When I lose control, bad things happen to people I love. The girl dies. She's still Jean. We can still help her. Sometimes you want to believe people are something that they are not. By you know the time you realize who they are, Jean! it's too late. Jak zwykle przy moich bezspoilerowych recenzjach zaznaczam, że jeżeli coś było widoczne w zwiastunach lub twórcy podzielili się tym publicznie przed samym y, filmem, no to nie traktuję tego w żadnym wypadku jak spoiler. Także jeżeli ktoś nie ogląda żadnych zwiastunów, nie chce kompletnie nic wiedzieć wcześniej, no to mo moją recenzję może uznać za spoilerową. Tak z góry ostrzegam. Jak pewne zapewne wiecie, sam film. Y, Teoretycznie adaptuje w bardzo luźny sposób sagę rocznej Phoenix. co zresztą robił również i Ostatni Bastion, czyli trzecia część X-Men w powiedzmy starym kontinuum, jakby to nazwać. W obu przypadkach jest to tak naprawdę luźna, luźna adaptacja, która tak naprawdę opiera się tylko na tym, że w Jean Grey budzą się jakieś niesamowite moce. W Ostatnim Bastionie było to związane z własną mocą Jean. Tutaj mamy kosmiczną siłę, która w niej wnika. To też było widać na zwiastunach. No ale w każdym razie Jean Grey budzą się potężne moce i zaczyna ona siać spustoszenie, nie do końca nad nimi panując. I to właściwie jest cała fabuła obu tych filmów i niewiele tutaj się pod tym względem różni. Trochę zmienia się może to, co ją Popycha w stronę mroku bardziej, co powoduje jej jakieś załamanie psychiczne. Są drobne różnice, oczywiście zakończenie jest inne, tego nie będę zdradzał, ale generalnie jakby rdzeń historii jest dokładnie taki sam. No i cóż, nie jest to najsprawniej opowiedziana historia, jaką kiedykolwiek mogłem widzieć na dużym ekranie, lekko mówiąc. Cały film boryka się z dużymi, dużymi problemami. Może wynikającymi z, tymi, z tego, że Simon Kimberg po raz pierwszy dopiero stanął za kamerą, był niedoświadczonym reżyserem, a może po prostu nie było już pomysłu na całe te uniwersum. Moją największą bolączką w całym filmie jest. Mocne urywanie wątków. Kiedy poszedłem na seans, miałem naprawdę zaniżone oczekiwania. Po tym, jak słyszałem o różnych problemach na planie, dokrętkach na ostatnią chwilę, które zmieniły zakończenie, to zresztą gwarantuję wam bardzo widać, jakiej jakości jest ostatni akt. Kiedy mówiono o tym, że zmieniano go na koniec, to, to bardzo widać, jak on bardzo jest zrobiony po taniości, że tak powiem. Ale nie będę o nim teraz mówił. W każdym razie, poszedłem na ten seans z bardzo, bardzo z zaniżonymi oczekiwaniami. I przy pierwszym akcie, szczerze mówiąc, siedziałem, myślałem, no nie jest to najlepsze, co w życiu widziałem, ale generalnie nie jest jakoś fatalne. Są ci moi ulubieni X-Men, jest gdzieś tam Storm, Nightcrawler, Cyclops, jest właśnie Jean. Są jakieś minimalne interakcje między nimi, naprawdę minimalne. Mamy jakieś elementy wyciągania trochę przeszłości Xaviera, może trochę zrzucony on jest z piedestału. Jak może wiecie, w komiksach Xavier, od dawien dawna, jest bardziej. Może być nawet złoczyńcą, który jest bohaterem swojej własnej historii, niż, niż prawdziwym bohaterem. To jest ten gość, który zawsze myśli, że robi coś dobrego i zawsze ma dobre intencje, ale zwykle nadużywa swoich mocy i przez to są najróżniejsze problemy i trochę tego zarysowano. Jakoś to tam powiedzmy, wygląda, więc myślę sobie, no, no będzie pewnie taki szary, przeciętny seans, oglądam sobie, ani się wyjątkowo nie uśmiecham, ani nie jestem jakoś zażenowany, o, kolejny sobie filmik. No problem zrobi się troszeczkę później, kiedy już faktycznie moc Feniksa wchodzi na, na scenę, że tak powiem, już zaczynamy, po, poja, pojawia się postać Jessica Chastain, nie będę spoilował kompletnie kim ona jest, ale... Miałem ogromny zawód i w ogóle cały wątek związany z jej postacią i tym, jak ona wpisuje się w całą historię Feniksa, to jest absolutnie najgorsze, co jest w całym tym filmie. To jest, powiem wam, na poziomie fantastycznej czwórki i doktora Duma, który chodził i wysadzał ludziom głowy. Mniej więcej tak zły jest wątek Jessica Chastain i jej, jej, no znowu nie chcę spodobać, więc powiedzmy, zostańmy przy tym jej powiązań z Feniksem. To jak on się cały czas pojawia, myślałem, po cholery to tu jest w ogóle co ja oglądam. Po co? Po co wy to wprowadziliście? Mieliśmy wątek tej Jean, która traci kontrolę. Mieliśmy wątek Xaviera, który w jakiś sposób, ee, mówię, chciał dobrze, a niekoniecznie to zrobił. Mieliśmy wątek młodych mutantów, których znowu zapomniano i znowu gdzieś tam pogrzebano. Nie ma ich w ogóle więcej, e, jeśli chodzi o charaktery, niż w X-Men Apocalypse. A mówiłem, że w X-Men Apocalypse tam widziałem potencjał na to, żeby z tego młodego Scotta, Nightcrawlera, właśnie Storm, może coś z nich zrobić więcej. Jak wiecie, usunięto jedną scenę w supermarkecie, która mogła cokolwiek podbudować, jeśli chodzi o, o charaktery. No tu jest to samo. Te postacie są kompletnie płaskie, służą tylko po to, żeby pokazać swoje moce w kilku scenach, i to też właściwie poza finałem, dosyć biednie te moce. Sceny akcji są nakręcone naprawdę słabo. Finałowa jest nakręcona dobrze, mówię tanio, ale przynajmniej coś widać. No i wcześniejsze sceny akcji. To to jest kompletny chaos i w nim jedynie ci bohaterowie służą właśnie do tego, żeby sobie tam, wiecie, postrzelać. Mniej więcej pełnią te same role co w X-Men Days of the Future Past, te postacie broniące przyszłości. Nic o nich nie wiedzieliśmy, oni tam byli tylko po to, żeby ponawalać się z tymi Super Sentinelami, ale w Days of the Future Past to jeszcze działało, ponieważ wiedzieliśmy, że to ma być tylko bohater zbiorowy, ruch oporu, który gdzieś tam się broni. Natomiast tutaj były to te postacie, które miały de facto cały czas kręcić się wokół głównego wątku i Jean Grey, więc to, że zarówno Scott, Nightcrawler, Storm właściwie nie mają nic do powiedzenia, nie mają... Żadnych motywacji, nie mają żadnych wątków. O co? No, jest trochę słabe. I chodzi natomiast o samą Jean Grey. Sophie Turner wydaje mi się dała z siebie naprawdę wszystko. Nie mam do zarzucenia jej wiele. Ja uważam, że ona się przygrze. Otrąc, też to bardzo wyrobiła. Tak jak. Była młodą aktorką, która jeszcze nie była zbyt świetna, ale z drugiej strony pasowała do tego, kim była sansa we wczesnych sezonach Grotron, tak później naprawdę pokazywała coraz bardziej swój talent aktorski i wydaje mi się, że tutaj jako Jean Grey też robi naprawdę dobrą robotę. Znowu problem polega na tym, że nie znaliśmy tej Jean wcześniej, nic o niej nie mogliśmy wiedzieć, więc moment tego załamania i tego przejścia na mroczną stronę nie jest wyjątkowo skuteczny, kiedy na dobrą sprawę nie, nie tylko nie znamy samej Jean Grey, ale też nie bardzo wiemy, jakie ona ma dokładnie. Dokładnie relacje z resztą grupy, czy jest naprawdę na stopie przyjacielskiej, czy mogą traktować ją jako rodzinę, no tego nie wiemy, bo nigdy tego nie, nie mogliśmy zobaczyć. Wiele rzeczy w tym filmie jest nam po prostu mówione, a to, jak na pewno sami wiecie, zwykle nie działa. Jest najważniejsza zasada filmotwórstwa show, don't tell. I jeżeli chodzi o to, żeby zrozumieć, co się dzieje w tym filmie, to rozumiem, bo wszyscy nam to mówią, ale żeby cokolwiek poczuć w tej kwestii, no to już jest dużo gorsze, kiedy mm, wszyscy bohaterowie chcą mówić, tak, ty jesteś moim przyjacielem, ty coś tam i no fajnie, że sobie to mówicie, ale chciałbym zobaczyć te, te momenty, w których, których faktycznie ta przyjaźń widać, i wtedy dużo mocniej można poczuć różne inne problemy, a tego w ogóle nie ma tutaj. Nie było ani podbudówki, no ani w tym filmie nie ma na to czasu. Jeśli miałbym coś pochwalić, to mógłbym pochwalić wątek Charlesa i Magneto. Kiedy zawsze śmieliśmy się z tego ich um, romansu, nie bromansu, romansu e, pomiędzy tymi bohaterami o tym, że tak naprawdę się kochają, ale nie mogą być razem z różnych powodów, e, śmieliśmy się głównie dlatego, że wątek kręcił się w kółko, że e, tak naprawdę, szczególnie w Apokalips było to widać i wszyscy, że wszyscy wrócili na stare śmieci. Magneto znowu był tym gościem, który w sumie jest zły, ale nie chce być zły, potem sobie myśli, jak Charles by go zostawił, jeżeli on byłby po stronie Apokalipsa, i nagle zmienia strony i walczy z Apokalipsem, to jest. Cały czas kręciliśmy się w kółeczko. Tutaj wreszcie te postacie zrobiły krok dalej. Właściwie to dwa kroki dalej, jeżeli liczyć zakończenie, ale nie będę go znowu spoilował. Ale widzimy wreszcie, że ci bohaterowie przestali iść tymi utartymi schematami. Charles zaczął mieć coś nieco na sumieniu. Może ego trochę zaczęło go, że tak powiem, za bardzo gubić. Natomiast Erik wreszcie po całej tej historii swojej przemocy znalazł inne cele w życiu, może trochę inne miejsce dla siebie. One nie są niszczone przez e, przebieg fabuły. Nagle nie, nie, nie wracamy do tych samych punktów, tylko dalej konsekwentnie panowie trzymają się tego, do, do, dokąd doszli. Więc m, może, jeżeli w tym całym bałaganie i uciętych, urwanych wątków coś znalazłoby się niezłego, to byłoby właśnie wątek Xaviera i Magneto, który, jakby nie patrzeć, był najważniejszym od first class. To byli główni bohaterowie i to ich rozwój oglądaliśmy przez kolejne filmy i to też dla nich w sumie wracało się do tych kolejnych filmów. Zarówno Fassbender, jak i McAvoy dalej czują się świetnie w tych rolach, dalej potrafią wycisnąć z nich max. No i w ten sposób... No... Mogę powiedzieć, że czy, czy nie zmarnowałem w kinie, to już byłoby wiele powiedziane, ale przynajmniej znalazłem coś, co, co pomyślałem, okej, okay, to jest niezłe, to, to całkiem działa. Tutaj jakoś, jakoś udało się to uzyskać. Jeśli chodzi o Jennifer Lawrence, jeżeli widzieliście trailery, czy słyszeliście wypowiedzi Simona Kimberga, to dobrze wiecie, co się dzieje z Mystique, więc tutaj nie mam nic do dodania. You're my family, no what. Stop, stop! Ok, na chwilę jeszcze wrócę do tego, co wiem na początku, czyli e, problem z urywanymi wątkami. To nie jest tak, że wątek jest urwany, że coś, coś, coś się dzieje i nagle nie wiemy, co poszło dalej. Bardziej chodzi mi o pewien koncept. Właśnie mamy młodych mutantów, może coś z nich dostaniemy. Może widzimy, jak na przykład zaczną imprezować bardziej, może dostaniemy jakieś relacje między nimi i bach, nic z tego nie wychodzi. Potem jest jakiś, jakieś inne miejsce, gdzie właśnie jakiś bohater przechodzi jakąś e, może przemianę, może zaczyna zauważać jakieś swoje błędy, pstryknięcie. Palcami, wszystko się kończy, nic z tego nie dostajemy, i tak dalej, i tak dalej. To właśnie to było naj, najbardziej to, najbardziej rzucało się w oczy i mnie osobiście najbardziej bolało przy oglądaniu całego sensu, że za każdym razem, kiedy pomimo niskich, niskich oczekiwań, moje nadzieje były jakoś rozbudzane i myślałem: OK, ten wątek może być ciekawy, reszta nie ale w tym momencie ten wątek może końca za, zabrnąć. Ostatecznie było, no, on na niczym. Było to takie, eh, nie rozwijamy tego, mamy 10 tysięcy innych rzeczy. No i zakończenie, zakończenie. W którym, tak jak mówię, prawdopodobnie zabrakło budżetu ze względu na to, że całą ostatnią sekwencję y, musiano nakręcić od nowa. No bo mówiono, że jest zbyt podobna wcześniejsza wersja do innego filmu Marvela, czy to było Infinity War, czy, czy Captain Marvel, czy cokolwiek to było. I całą sekwencję nakręcono od nowa, przez co. Y, miło tego, że, że przynajmniej ładnie nasi bohaterowie się poruszają, no to jednak y, czuć pewną taniość w tym wszystkim. Taniość. Y, no musiałbym powiedzieć z kim walczą, jak to wygląda, ale, ale to już by, by podchodziło pod spoilery. W każdym razie jak to obejrzycie to zrozumiecie dlaczego wygląda to w pewien sposób jak e, odcinek Flasha, e, a niekoniecznie e, X-Men za 200 milionów dolarów, bo tyle kosztował ten film. Także podsumowując, Dark Phoenix niestety nie jest udanym finałem, nie jest udanym filmem w ogóle, nie jest w żadnym wypadku godną pamięci historią X-Men. Na tym etapie zakładam, że wiele osób cieszy się, że to jest koniec i teraz mutanci przejdą pod skrzydła MCU. Tym bardziej, że no. X-Men, e, Apokalips też nie stało na najwyższej półce. Ja osobiście bardzo lubię Days of the Future Past, ale na tym drużynowe historie się zakończyły. Oczywiście na całe szczęście po drodze dostaliśmy jeszcze jakieś tam Deadpool, e, Logan'a, ale jeśli chodzi o drużynowe X-Men, wydaje mi się, że Days of the Future Past był ostatnim dobrym filmem. Potem były ten nieszczęsny Apokalips, a teraz Dark Phoenix kontynuuje ten bardzo, bardzo słaby trend. Mam nadzieję, że w przyszłych filmach, jak już e, zabierze się za to Marvel i, i, i Mutantów zaczymy w MCU. No jednak dostaniemy tym razem z krwi i kości postacie, chociażby Cyclopsa, Storm, właśnie Nightcrawlera. Będą to postacie, o których będziemy mogli coś więcej powiedzieć, o ich relacjach między sobą, bo, bo tego bardzo, bardzo brakowało właściwie od, od początku. Na końcu dodam jeszcze, że w tym filmie był bardzo duży patos. Nie było ani jednego momentu na spuszczenie powietrza po prostu, które jest według mnie konieczne. I nawet Zack Snyder przy swoich dziełach... Uznawał, że owszem, wszystko jest bardzo patetyczne, ale nawet on znajdował jeden moment na. Wiecie, Batman v Superman. E, jestem przyjacielem pani syna, tak poznałam po Pelerynie. Nie wiem, czy jest to najlepszy dowcip, ale, ale jeden moment na spuszczenie powietrza. W tym filmie czegoś takiego nie ma, więc po prostu balonik rośnie. Wydaje mi się, że jeżeli za bardzo przesadzamy z patosem, to w końcu bardzo ciężko go kupić. Musi być chociaż jakikolwiek moment oddechu, nawet w bardzo poważnych um, kryminałach, horrorach, thrillerach są momenty, kiedy bohaterowie mogą usiąść przy stole, pośmiać się, zjeść kolację. Na przykład w, zawsze będę pamiętał tę scenę z Siedem Finchera, kiedy postać Brada Pita i Morgana Freemana. E, mogą siedzieć sobie na rodzinnej kolacji i pożartować, pomimo tego, że cały film jest o bardzo brutalnych morderstwach. E, I wydaje mi się, że jeżeli twórcy zapominają o tym, no to potem e, widz po prostu zaczyna się w kinie nudzić, bo, bo cały ten, ten patos po prostu przestaje do niego trafiać. Z mojej strony to byłoby na tyle, jeśli chodzi o Dark Phoenix. Zobaczymy jeszcze, czy New Mutants, jak to się wszystko wpasuje, ale to dopiero w następnym roku, więc jeszcze kupa czasu. A na dzisiaj, jak, jak mówię, to wszystko. Do następnego razu. Cześć.